Katowice likwidują miejsca parkingowe w centrum miasta. Jeszcze przed poszerzeniem strefy płatnego parkowania z jej obszaru zniknie ponad 1400 miejsc postojowych. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie widoczności przed przejściami dla pieszych i skrzyżowaniami, ale także o odpowiednią szerokość jezdni i chodników. W kolejnych miejscach wyrastają już słupki, chociaż były też zapowiedzi, że beton zostanie zastąpiony zielenią. Łukasz Kądziołka. Katowice tną miejsca parkingowe. W centrum miasta rozpoczęły się prace nad dostosowaniem miejsc postojowych do obowiązujących przepisów. Nie parkujemy na miejscach mniej niż 10 metrów do skrzyżowania oraz do przejścia. I to są dwa elementy, które są opracowywane w jednym czasie, dlatego można je łączyć ze sobą. Ale tak naprawdę chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa oraz widoczności dla pieszych, rowerzystów, ale także dla innych samochodów. Wiele osób mieszkających i pracujących w Katowicach nie rozumie, skąd nagle pomysł na te zmiany, które spowodują likwidację ponad 1400 miejsc parkingowych. Zabranie iluś miejsc parkingowych, które były wykorzystywane, nie wiem w jakim celu. Tutaj widzę, że po kolei wszystkie ulice zaczynają być osłupkowane. To pierwszy krok. Kolejnym jest zmiana oznakowania. Katowice chcą podwyżkami i rozszerzeniem strefy płatnego parkowania wymusić rotację pojazdów. W praktyce jeden pojazd często zajmuje miejsce parkingowe na 8 godzin albo i więcej. W związku z czym nawet jeżeli przyjeżdżamy do centrum Katowic załatwić jakąś sprawę, to nie jesteśmy w stanie zostawić samochodu na parkingu, dlatego że te miejsca po prostu są pozajmowane. Chcemy to zmienić. Pamiętajmy o tym, że te założenia, które zostały zaprezentowane, ten wstępny projekt uchwały, którą muszą przegłosować katowiccy radni, to są założenia, które zostały wypracowane między innymi na podstawie przeprowadzonych badań. Żeby wprowadzić zapowiadane już od dawna zmiany w polityce parkingowej, w tym roku radni muszą przegłosować je jak najszybciej, bo nadzór prawny wojewody może mieć wątpliwości do niektórych przepisów. Przewidujemy, że w lipcu uchwała trafi na sesję Rady Miasta, gdzie będzie ostateczna decyzja radnych, tak aby rzeczywiście strefa płatnego parkowania była wdrożona pod koniec roku. Jak do tego ustosunkują się organy nadzoru prawnego? Trudno mi powiedzieć. Liczę na to, że ze strony radców prawnych urzędu ta uchwała jest przygotowana i drobiazgowo analizowana. Teraz kierowcy parkują w centrum Katowic za 3 zł za godzinę. Za kilka miesięcy zapłacą dwa razy więcej na znacznie mniejszej liczbie miejsc.